Вітаю Państwa на вернісажі вистави збірової 15 творців Рівненських і Зербенків з Янзаша. Під титулом «Час над ваш». Skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tego projektu i zrobienie wystawy akurat tutaj, w Światowidzie? Ze Światowidem mam bardzo dobre relacje i jest to świetna instytucja, w której można takie wystawy prezentować. Jest to moja druga tutaj wystawa, dlatego z wielką przyjemnością prezentuję tu swoje obrazy. A pomysł na tę wystawę powstał rok temu, gdy podczas realizowania zeszłorocznego stypendium Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego zostałam zapytana na wernisażu, jakiej techniki nie znam bądź nie lubię. No i po namyśle przyszło mi do głowy, że nie malowałam nigdy w technice gwaszu. I właśnie napisałam projekt, został on uhonorowany właśnie stypendium i dzięki temu mogłam sama poznać gwasz i zaprosić jeszcze innych amatorów sztuki do eksploracji tego medium razem ze mną. I czym charakteryzuje się ta technika malarska? Technicznie jest ona bardzo podobna do akwareli. Można by ją pomylić z farbami plakatowymi. Spłaszcza ona poniekąd swoją plamę barwną i właśnie daje taki efekt plakatowości. Ale co zobaczymy na tej wystawie? Artyści potraktowali to medium w sposób unikatowy, charakterystyczny dla każdego z nich. No i wycisnęli z tej farby tyle, ile potrafili. Co było dla Ciebie inspiracją, tworząc pracę na tą wystawę? W sumie to ja akurat poruszyłam tematy zaburzeń psychicznych. Właśnie ten pierwszy obraz dotyczy anoreksji, a drugi może bardziej podejścia ludzi do zwierząt. Jest to moja pierwsza wystawa, więc jest to dla mnie powód do dumy zdecydowanie. No i mam nadzieję, że to będzie taka wystawa w sumie rozpoczynająca jakąś moją karierę artystyczną.